Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL-i z Metalem. Dzisiaj nauczymy się kolejnego OLL-a. Przepraszam, muszę poprawić kamerę. Dzisiaj nauczymy się kolejnego OLL-a. Tym razem na prawą stronę, taką błyskawicę. Punktem orientacyjnym jest kropka i taki bloczek dwukolorowy. Wczoraj nie powiedziałem tego, ale musi być ten bloczek dwukolorowy, bo występuje jeszcze sytuacja, kiedy tego bloczka nie ma. No to uczymy się. Najpierw pokażę, jak powoli rozwiązać. Dobra. O właśnie, pokażę wam oczywiście kartkę. Numerek 47. Dobra. Jedziemy. A, i oczywiście zaczekajcie chwilę po nauce OLL-a. Mam kolejny też fajny specjal. Tak jak wczoraj. Dobra, jedziemy. Robimy F. Odjeżdżamy w dół. Tego slota wywalamy o dwa obroty. Potem robimy tak. Jakby wysuwamy ten podwójny bloczek, tak, potem tu wyciągamy go, tu wracamy i tutaj też wracamy. Dobra, robimy jeszcze raz. Front, cofamy i wysuwamy klocka o dwa razy. Potem robimy coś takiego, czekajcie, tak, tak, tak i tak. Teraz jeszcze raz. Mogę wam podpowiedzieć takie coś, że jak już się nauczyliście tych poprzednich wszystkich algorytmów, to ten algorytm będzie wam łatwo skojarzyć z jednym. Nie pamiętam już z którym, ale ja też to po prostu już kojarzę. Niektóre ruchy są podobne, choć, żeby nie powiedzieć takie same, w niektórych sytuacjach i po prostu no łatwiej zapamiętać, jak sobie skojarzysz pewien ruch. Dobra, to jeszcze raz powiem na powoli i będzie specjal. Przesuwamy frontową ścianę o raz, potem zsuwamy to, czyli cofamy prawą i wywalamy tego slota o dwa obroty. Potem mamy ten bloczek, mamy w sumie tą czwórkę, a niszczymy ją tak. Chowamy ją tu, a tymczasem wywalamy tego slota do tyłu. Wracamy tym. I dosuwamy. I się wtedy ten klocek też złączy. No. Nie ma co więcej gadać. Po prostu jak się nauczycie, to obiecuję wam, że czasy wam się od razu poprawią, jak będziecie płynnie wykonywać te algorytmy i naprawdę możecie osiągnąć niezłe czasy. A teraz specjal. Nie spodziewaliście się chyba. Oczywiście, nie oczywiście. Paczka z Fastech. Przyszła mi dzisiaj, wczoraj mi przyszła z Lightech, dzisiaj z Fastech. Super, nie znajdują się tam tylko kostki. Więc będzie ciekawie. Tam wywalimy. Paczka jest całkiem ciężka. I duża. To tym, o. Nie wiem, czy widzieliście moje dane. Szczerze, to mi to trochę powiewa. Jak mi wyślecie paczkę, to super. Dobra. Uwaga, zgadujcie, co tam może być. Zatrzymajcie sobie kamerę i zgadnijcie, co tam może być. Dobra. Wyciągamy. Ho, ho, ho. Super, zaraz wam opiszę, co tam mamy. No, 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 no. Nawet tyle bym się tego nie spodziewał. Oho, ho, coś się chyba pudełko rozwaliło. Oczywiście wartość 5 dolarów. 5,45 chyba, o tak. Dobra, mam tu nie tylko kostki, albowiem mam tutaj krzemień, prawdziwy krzemień.
małą zapalniczkę. Zapalniczkę żarową. Taką fajną, rozsuwającą się. Mam knot do zapalniczki. O, i krzemień też. Mamy tutaj Shengshu Megamix. To tak za chwilkę odpakujemy. Albo nie. Zostawmy kostki na sam koniec. I odpakujemy. No. Kupiłem jedno z porządniejszych krzesiw. Co kiedyś się tam odbije. Mamy tutaj kompas. O, działa. Super, że działa. Mamy odkręcaną metalową obudowę. To wszystko jest z metalu. Mamy tu dziurkę. Odkręcamy. Wow, i mamy krzesiwo magnezowe. Chyba większość z was wie, co to jest krzesiwo. Wytwarza iskry i bardzo łatwo jest podpalić. I na tych aukcjach było dużo tego, ale niestety większość to był patyczek, na którym było troszkę taki mały pasek tego krzesiwa. Tutaj jest pełne. O. Nie chcę tu podpalić domu, więc czy stołu i w ogóle. Więc nie będę się tym bawił w domu. Ale na pewno się kiedyś przyda. Cena chyba 15 zł. To więc wiecie, polecam. Zacznijmy może od tego. Tutaj mamy mini oil zapalniczkę. Myślałem, że będzie trochę większa, ale to całkiem fajnie. Jest naprawdę mała. Patrzcie, jakie to jest malutkie. To kółeczko jest nawet wielkości, no nie wiem. Nie wiem, czego tu porównać. Wielkości, o. Także prawie wejdzie do dziury. Ok. Sprawdźmy, jak działa. Iskra mocna. I żeby to wyciągnąć, to się jakoś tak chwytało. Albo to się... Nie wiem jak. No, tak czy inaczej trzeba będzie tam wlać benzynę. Mamy uszczelkę nawet. Więc zapalniczka jest wodoodporna. I też chyba polecam, bo może się zawsze przydać. Zamiast nosić coś takiego dużego, to możecie przy kluczach nosić mini latareczkę. Mini zapalniczkę. Dobra. Tutaj się uszczelka ześlizna. O, jest. Dobra, no wiecie, patrzcie. To jest z wielkości nawet niemałego palca, więc naprawdę małe. Tutaj mamy zapalniczkę żarową. Tutaj mamy zapalniczkę żarową, a nie benzynową. Całkiem też fajnie, bo mam już jedną zapalniczkę zwykłą i chciałem taką mieć. Tutaj mamy naklejkę, że ten. I właśnie odpala się ją przez takie przesunięcie w bok. Tutaj zobaczcie sobie, co pisze. Tutaj na dole w ogóle nawet ja ledwo mam problem odczytać. Od dołu się reguluje gaz i wlewa. I tak się odpala. No i chyba kolor jest zielony. Standardowy. Tego nie będę... Albo dobra, odpakujemy. Tutaj mamy pojemnik na knoty. Znaczy na środku są knoty. Znaczy na środku są te krzemienie, a po lewej jest knot. Nie, jeszcze się muszę zastanowić, jak to w ogóle otworzyć. Ciekawe, jak pewnie się jakoś przekręca albo coś. A, taki bajer. Fajne. Naprawdę się przyda kiedyś. Bo kosztowało też strasznie mało i się opłacało wziąć do tego. Dobrze. Zaczynamy to, co najważniejsze, na co pewnie większość z was czekała. Mam tutaj Fangshi Shuangren na czarnym plastiku. Wersję 54 i 6 mm. I kostka jest DIY. Jak widzicie, zamówiłem ją dla brata mojej koleżanki z klasy. W klasie przy okazji już powiem, że połowa układa kostki. I super. Dobra. Kostki też przyszły bardzo szybko, bo zamawiałem 24. Nie wiem, co tutaj napisali, chyba jakiś numerek. I oto mamy Shengshu Megaminx.
Pudełko poturbowane, ale takie duże to się zdarza. Shengshu Megaminx. Dzisiaj Jan me się o niego pytał, kiedy będzie, a ja mu powiedziałem, że tak do tygodnia, więc naprawdę super niespodzianka. Kostka tłusta, ale chodzi super. Już miałem jedną taką, też identyczną białą. W rękach chyba tam kiedyś w filmiku była, więc możecie sobie oglądnąć. Dawno temu. No, polecam. Kostka na białym plastiku zawsze się lepiej rusza. Niekoniecznie jest na początku szybsza, ale za to się nie ściera tak strasznie i się potem w środku nie muli. Dobra, to... No dobra, spakowałem. I teraz najciekawsza rzecz, jaką możecie zobaczyć. Jest to chyba pierwsza albo druga recenzja w Polsce. Chyba, nie wiem czy Saivo ma ten kolor. To jest Moju Weisu na kremowym plastiku. Mamy tutaj instrukcję od YJ'a. I myślę, że pobiję na niej swój rekord i że naprawdę będzie fajna. Od razu się wydaje cięższa od Shengshu. Znacznie. Zobaczmy, jak się ruszają warstwy. Podwójne warstwy ruszają się bardzo dobrze. Kostka chyba ścina lepiej niż Shengshu i teraz sprawdźmy boczne. Kostka strasznie luźna jest, się wydaje. Trzeba będzie ją skręcić, bo się tak jakby trochę lokuje. No, definitywnie trzeba ją skręcić. Tutaj mamy folikę jeszcze na logu. Śruby regulacyjne. Naklejki od YJ'a. Mam tutaj jeszcze YJ'a Chilonga, więc może sobie go zostawię. No, chyba to by było na tyle w tym filmiku. I chyba polecam również. Nikt takiej kostki prawie nie ma. Jak mi się znudzi, to będziecie ją mogli ode mnie kupić. Taki troll. Dobra. Mam nadzieję, że pobiję WR-a własnego. Dobra, dzięki za oglądanie i do jutra.